Siema, siema, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Tak, wiem, że filmy nie są regularnie i live'y też, ale postaram się też to naprawić w najbliższym czasie, ale nie o tym dzisiaj. Dzisiaj jest mega ważny film, bo ostatnio dostałem naruszenie na kanale, jedno z trzech. Jak wiecie, trzecie ostrzeżenie kończy się o usunięciu mojego kanału oraz filmów i materiałów zawartych na tym kanale. I wyjaśnimy sobie, czemu to się stało, czy bym dostałem to ostrzeżenie, z jakiego powodu dostałem to ostrzeżenie, bo to jest w ogóle niezłe, durne, w sumie durne prawa autorskie dostałem, ale na pewno znacie pewnie czemu, bo teraz jest strasznie głośno o tym na YouTubie i bardzo dużo właśnie kanałów takich też dostaje właśnie takie blokady, naruszenia. Dobra, jak czytamy, tutaj wam się wyświetla właśnie screen z tego. Ostrzeżenie o naruszeniu praw autorskich, jak czytamy. Pierwsze ostrzeżenie o naruszeniu praw autorskich. Właściciel praw autorskich poprosił nas o usunięcie twojego filmu, ponieważ uważa, że film zawiera materiał naruszający jego prawa autorskie. W rezultacie twój film został usunięty z YouTube, twój kanał otrzymał ostrzeżenie. Jeśli otrzymasz trzecie ostrzeżenie o naruszeniu praw autorskich, twój kanał wraz ze wszystkimi powiązanymi kanałami zostanie zamknięty. I teraz pewnie się zastanawiacie, jaki to film miał wpływ na to, no ale jaki film mógł mieć na to wpływ? Oczywiście film Kamil Stoch. Od tyłu sensacyjny skok. Wrzuciłem tak sobie po prostu skok Kamila tam z Badminton North, ostatni, który przyczynił się do tego, że wygrał turniej czterech skoczni. Oczywiście, co się stało? Jak wiadomo, dostałem treści usunięte przez Ski Austria, Austria Ski Federation OSEF. Teraz, jak słyszycie, pewnie dużo kanałów właśnie poświęconych skokom narciarskim dostaje blokady lub nawet usunięcia kanałów i materiałów na tym kanale poprzez to, że wykorzystują różne filmy z różnych stacji telewizyjnych typu Eurosport. Jak czytamy właśnie, jak jest napisane prawo cytatu, tutaj będzie wam się wyświetlać prawo cytatu, teraz screen, to tam jest napisane właśnie, że twórca ma prawo użyć fragmentu filmu od innego twórcy, czyli na przykład ktoś wykorzystał film, jak skakał przykładowo Kamil Stoch czy inny skoczek, więc Eurosport nie ma prawa w ogóle, albo inna federacja zajmujące się skokami usuwać i zgłaszać filmy właśnie, że to są naruszenie praw autorskich. No, masakra się dzieje na tym, no ale ja chciałem was właśnie nagrać o tym, że dostałem takie naruszenie praw autorskich, no i jakbym dostał jeszcze i jakbym niestety zniknął z YouTube'a, no to wiecie, czemu by to było spowodowane. Więc dzisiaj chciałem o tym nagrać, widzimy się już dzisiaj na live'ie, bo to nagrywam 17 lutego, dzisiaj najprawdopodobniej będzie live, więc zapraszam was serdecznie, wiem, kiedy ten film wleci, postaram się dzisiaj go wrzucić jeszcze, tak na szybko, i no. Więc trzymajcie się i piona, zapamiętajcie o subskrypcji również mojego kanału z dzwoneczkiem oraz łapeczce, nie przegapicie nowych materiałów na moim kanale. Na razie.